Cześć, nazywam się Janina, uczę studentów statystyki i metodologii badań. No i szukam odpowiedzi na takie najczęstsze zagadki statystyczne, czyli na przykład, czy jeśli wsadzę sobie głowę do lodówki, a nogi do piekarnika, to będzie mi w sam raz. W swojej doskonałej książce Mindware, narzędzia skutecznego myślenia, Richard Nisbet opisuje pewien bardzo ciekawy społeczny eksperyment. Polegało to na tym, że Richard Nisbet otworzył sobie dwa samoobsługowe stoiska z kawą. Przy jednym z nich postawił kokosa, a przy drugim z nich postawił kokosa. Problem polegał na tym, że jeden z tych kokosów był skuteczniejszy niż drugi. Przy jednym ze stoisk ludzie zachowywali się lepiej i uczciwiej. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ten kokos wyglądał tak. Ten kokos miał twarz. I okazało się, że gdy ludzie podświadomie czują się obserwowani, to zachowują się lepiej i uczciwiej niż pozostali. Jakie to ma dla nas znaczenie? No dość spore, dlatego że mam dla was złą wiadomość. Internet jest kokosem bez twarzy. Tam nikt nikogo nie pilnuje. Każdy może pisać, co chce i nikt nie weryfikuje treści. Na przykład, czy wiecie, co łączy Natalie Portman, Tinę Turner i Macieja Musiała z Rodzinki.pl? Słuchajcie, wszyscy w pewnym momencie zostali uśmierceni przez media, mimo iż tak naprawdę żyją i mają się całkiem dobrze. Albo czy czytaliście kiedyś artykuł o tym, że szynka, jagody, jogurt, jakikolwiek inny produkt spożywczy powoduje raka? I tak naprawdę wszystkie te historie opierają się na tych samych błędach wnioskowania i błędach logicznych. Nauczmy się więc, jak je rozpoznawać, by nie dać się oszukać. Po pierwsze, strzeżmy się dowodów anegdotycznych. To, że coś przytrafiło się nam, albo naszej kuzynce, albo kuzynce naszej matki, nie jest jeszcze wystarczającym dowodem naukowym. O niczym nie świadczy. Pamiętajmy też o tym, że istnieje drugi błąd, który jest związany z dowodem anegdotycznym i że ci ludzie, którzy wypowiadają się w internecie albo czasem biorą udział w badaniach, mogą być obarczeni błędem, który nazywamy self-selection bias. To oznacza, że te osoby różnią się znacząco cechami demograficznymi od całej reszty naszej populacji. Kolejny błąd, na który musimy uważać, błąd ekologiczny rozumowania, czyli staramy się nie przenosić wniosków z korelacji grupowych, czyli na przykład na poziomie kraju, miasta, społeczności, na poziom indywidualny. No i ostatni błąd, mój ulubiony, tak zwane hej sokoły z świata statystyki, albowiem wszyscy go znają i wszyscy go używają, błąd pozornej przyczyny. Pamiętajmy, że nawet jeśli istnieje bardzo silna korelacja pomiędzy dwoma czynnikami, nawet gdy istnieje następstwo czasowe, to wciąż nie jest to wystarczająco, by móc powiedzieć, że hej, czynnik A powoduje czynnik B. Czyli związki przyczynowo-skutkowe nie są ustalane tylko i wyłącznie na podstawie korelacji. Żeby wiedzieć, czy możemy jakiejś informacji zaufać, musimy sobie zadać kilka podstawowych pytań, czyli kto, kiedy, gdzie, jak i jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, czy na pewno.